Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 24 października, poniedziałek, Jana 16, werset 7. Duch Święty jest osobą. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Ugruntowanie w Piśmie Świętym. Dotąd w liście do Galatów Paweł bronił swojej Ewangelii o usprawiedliwieniu przez wiarę, odwołując się do ustaleń osiągniętych wspólnie z apostołami w Jerozolimie i osobistego doświadczenia samych Galatów. Począwszy od Galacjan 3:6, apostoł sięga do świadectwa Pisma Świętego jako ostatecznego potwierdzenia swojej Ewangelii. W rzeczy samej Galacjan 3:6-4:31 to zbiór kolejnych argumentów biblijnych na rzecz Ewangelii. Co Paweł miał na myśli, mówiąc o piśmie Galacjan 3:6-14? Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi z wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Rzymian 1:2, którą przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. 4:3. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to, poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. 9:17. Mówi bowiem pismo do Faraona: na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Ważne jest, byśmy pamiętali, że gdy Paweł pisał list do Galatów, nie istniał jeszcze Nowy Testament. Paweł był jednym z pierwszych autorów natchnionych pism, które później weszły w skarb Nowego Testamentu. Ewangelia Marka prawdopodobnie jest najwcześniejszą z czterech Ewangelii, ale została napisana tuż przed śmiercią Pawła lub wkrótce potem, 65 rok naszej ery. To znaczy około 15 lat potem, jak apostoł napisał list do Galatów. A zatem, gdy Paweł mówił o Piśmie, miał na myśli Stary Testament. Pismo Święte Starego Testamentu odgrywa ogromną rolę w nauczaniu Pawła. Nie postrzegał on Starego Testamentu jako martwej księgi, ale jako żywe i mocne Słowo Boże. W 2 Tymoteusz 3:16 napisał:
Całe pismo przez Boga jest natchnione. Greckie słowo przetłumaczone jako wyrażenie przez Boga natchnione to theopneustos. Pierwszą część tego słowa teo znaczy Bóg, natomiast druga część znaczy tchnięte. Tak więc Pismo Święte jest Bogiem tchnięte, czy raczej tchnięte przez Boga. Paweł posługiwał się Biblią m.in. po to, by wykazać, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem, by udzielać pouczeń dotyczących chrześcijańskiego życia i dowodzić słuszności swojego nauczania. Trudno określić, jak wiele razy apostoł cytował Stary Testament, ale cytaty starotestamentowe występują we wszystkich jego listach, poza dwoma najkrótszymi, do Tytusa i do Filemona. Przeczytaj uważnie Galacjan 3:6-14. Znajdź starotestamentowe fragmenty zacytowane przez Pawła w tych wersetach. Jak świadczy to o autorytecie Starego Testamentu w czasach apostolskich. Czy zdarza ci się czasami myśleć, że jakaś część Biblii jest bardziej natchniona niż inne? Dlaczego takie myślenie jest błędne i niebezpieczne, zważywszy stwierdzenia Pawła w 2 Tymoteusza 3:16? Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Dziękuję.